utrata taśmy nośnej, tak na dobrą sprawę, utrata taśmy nośnej może mieć miejsce, nie wydaje mi się, żeby przy dzisiejszym jakby kontroli sprzętu przez riggerów i już takiego, już takiej, nie ma takiej samowolki trochę sprzętowej, jaka była jeszcze, powiedzmy, załóżmy tam, nie wiem, 15 lat temu, 20 lat temu, gdzie każdy sobie coś tam sam dubał, sprzęty były, powiedzmy, taśmy nie najlepszej jakości i faktycznie taśmy mogły gdzieś tam, powiedzmy, odejść. Żeby taśma pękła, nie wyobrażam sobie, jakie siły tam musiałoby być, natomiast jeżeli taśmy mają w ogóle takie markery, takie specjalne tam linki z boku, jeżeli te linki są gdzieś tam uszkodzone, no to w tym momencie taka taśma nie ma pełnej, powiedzmy, nośności i należy ją, powiedzmy, wymienić. Natomiast najczęściej to będzie prawdopodobnie to, że nie sprawdziliśmy sobie kabelków, ile nam wychodzą, powiedzmy, te kabelki i być może na jednym, wiecie, mieliśmy na końcóweczce pętelki tej białej, co trzyma i po prostu być może gdzieś tam w trakcie otwarcia coś, powiedzmy, wyszło. Natomiast bardzo rzadka sytuacja, jeżeli ktokolwiek słyszał o kimś w Polsce, czy ktoś miał taką sytuację jak utrata taśmy nośnej, ja nie pamiętam. I nie dam takiego przykładu, więc wydaje mi się, że rzadkie, ale może internety pamiętają, to czekamy na, powiedzmy, informacje. Co robimy? Proste, wypinamy czaszę główną, w tym momencie otwieramy spadochron zapasowy i pozamiatane.